Różne to miało formy, te spotkania. Oczywiście najmniej było jakichś takich formalnych zebrań, raczej ponieważ to jest młodzież wiejska, jest trudno bardzo zebrać, czasami po mszy, w niedzielę były jakieś bardziej formalne zebrania, a tak to raczej takimi grupkami, czy przy jakichś okazjach, a szczególnie ta nasza grupka licealna się częściej z nim spotykała, właśnie na jakichś takich właśnie dyskusjach, czy po przeczytanych książkach, czy wskazanych przez niego, czy też na jakieś takie tematy aktualnie bardziej, mniej może takie teologiczne, dlatego że wykazywał się wielką jakąś erudycją, dla mnie przynajmniej od razu mi zaimponował jakąś taką wiedzą. Ja się sam też bardzo interesowałem światem, niemniej jednak przyjechał ksiądz bezpośrednio z zachodu, gdzieś tam myśmy byli za tak zwaną żelazną kurtyną, więc wszystko to nas bardzo ciekawiło, co odpowiednio wikary Wojtyła odpowiednio spożytkował, wciągają nas właśnie do tych dyskusji, do jakichś takich, oczywiście myśmy bardziej byli słuchaczami w tych dyskusjach niż jakimiś uczestnikami, niemniej jednak na przykład na temat przeczytanych książek, wiem, że były niekiedy ciekawe dyskusje, ożywione bardzo, także to takie różne formy, no i sportowe, na przykład granie w siatkówkę należało do takiej stałej jakiejś stałej zabawy tam w pobliżu tego domu katolickiego. Do tej pory zresztą jest ten placyk i w ten sposób myśmy jakieś te sportowe sprawy również brali pod uwagę. W każdym bądź razie były próby również te teatralne, takie przygotowanie do jasełek, czy jedna jakaś sztuka bardziej poważna była przygotowywana, pamiętam, i wystawiana wtedy, więc każdy otrzymał tam jakąś tam rolę. Ja też pamiętam, coś tam miałem, coś tam grałem wtedy. Także ogólnie rzecz biorąc, no, nastąpiło jakieś takie ożywienie tej działalności wśród młodzieży. Ksiądz Karol Wojtyła był sam biedny jak ta przysłowiowa mysz kościelna. Sam, zresztą jak przyjechał do tej Niegowicy, to z jakąś taką chudą walizeczką i tyle, co miał na sobie i chyba tam w tej walizeczce to miał nawet jakieś książki, bo była dość ciężka, jak tam niektórzy mówili, jak go podwozili. Zresztą pieszo przyszedł do Niegowicy, jakieś tam za 2 kilometry. Wobec tego stąd ta pamięć o Karolu Wojtyle jako wikarym z Niegowicy z tego okresu dla mnie jest wyjątkowa i wyjątkowo mi zapadła w pamięci i całe życie jak gdyby ją noszę w pamięci i w sercu i w całej tej drodze później jak został papieżem, zawsze mi się kojarzył z Niegowicią. Od razu się wszystkim rzucił w oczy i mnie również, że jest jakiś inny, że się czymś od razu wyróżnia. Że się wyróżnia no, tą empatią, tym bezpośrednim jakimś takim zainteresowaniem się no, niemal każdym napotkanym parafianinem. To wzbudziło nawet już od razu, na początku już jakieś takie zainteresowanie. O jakiś to nowy ksiądz, jakiś to nowy sposób, nowe podejście. I to jest, to się od razu, no i to komunikowanie się na przykład z młodzieżą. No, znalazł czas dla nas, znalazł czas indywidualny dla mnie. Co się tak nie zdarzało w poprzednich jakichś tam pobytach księży, wikarych i wobec tego no, to nas od razu wzięło za serce i szczególnie no, to wyróżnienie było widać na przykład w czasie kazań. No, te kazania w kościele no, to przekształcały się w coś no, dotychczas niewidzianego. Jak mnie na przykład przypominał ten słynnego kaznodzieję z obrazu Matejki który z tymi gestykulacjami i tak dalej, wznoszeniem rąk nad głowę. Także tak jak Piotr Skarga z obrazu Matejki, a poza tym ta ambona, wtedy księża przemawiali za amboną, on był dość wysoko, bo to był stary kościółek w Niegowici, nie ten nowy, który jest dzisiaj, to ta ambona była dosyć wysoko nad głowami wiernych umieszczona, więc niekiedy wydawało się, że wypadnie z tej ambony w tym takim uniesieniu, jakimś takim poświęceniu. Jak gdyby chciał wszystkich szybko przekonać do czegoś. I widać było ten zapał, tą wiarę, to promieniowało od niego. To z daleka, no i poza tym jego ten ascetyczny jakiś taki nie tylko wygląd, ale tryb życia. Widać było, że o siebie, o swoje sprawy materialne to są jakieś drugorzędne albo ich w ogóle nie ma. No to świadczy fakt, że potrafił mi użyczyć swój jedyny jakiś taki już podstarzały płaszcz, bo widział, że jest zima, że tam się spóźniają z szyciem dla mnie jakiejś kurtki ciepłej. Wobec tego te wszystkie gesty i te wszystkie, to zresztą tam ci mieszkańcy wszyscy doznali jakichś takich bezpośrednich z nim kontaktów, rozmów. Mogli powiedzieć, że sobie porozmawiali, że spotkali, że się czegoś dowiedzieli. Oczywiście był bardzo taki zawsze pryncypialny, skupiony, to skupienie jego zawsze, że potrafił się zamieniać jak gdyby w słuch. To później obserwowałem też, jak w czasie na tych salonach dyplomatycznych, jak prowadził te rozmowy dyplomatyczne z tymi przywódcami różnymi państw, to zawsze taki skupiony, zamieniony w słuch, nie przerywał rozmówcy, dopiero dał mu się, jak to się mówi, wygadać, dopiero na samym końcu zabierał głos, jak gdyby. Więc ta cecha mi się rzucała wtedy od razu, zresztą nie tylko mnie, ale innym w oczy i ta jego inność w każdym razie, w tym sensie pozytywnym. Na pewno mnie utwierdził w tych moich planach, marzeniach, że świat się nie kończy na Niegowici, że trzeba wyjść, że trzeba iść przede wszystkim na studia wyższe, że to jest droga w świat, wielki świat. No i to wielkie zainteresowanie światem, opowiadanie o tym, jak wygląda Europa, świat, a ponadto no, utwierdzanie mnie w tej takiej, zresztą ja sam zawsze taki trochę wywodzę się z rodziny góralskiej, więc takie podkreślanie jak siła charakteru, siła woli, że wszystko właśnie prowadzi przez pracę, przez charakter, przez wyrzeczenia i sam dawał na swoim przykładzie, również swój przykład przytaczał, że tylko ciężka praca nad sobą prowadzi człowieka właśnie z Niegowici gdzieś daleko w świat. I to się rozeszło bardzo szybko po okolicy, że jeśli chodzi, no te zwyczajowe tak zwane te datki na kościół, no to, że u niego to potrafiło tak być też, że zostawiał, jak widział, że jest bieda, a tam jej wtedy nie brakowało. Trzeba sobie przypomnieć, to był okres powojenny w Polsce, była niesamowicie powszechna bieda, powszechna i na wsi szczególnie. Więc oczywiście nie było mowy, żeby kiedyś wziął ode mnie, na przykład jakiś tam, jak odwiedzał nasz dom, jakiś datek, to szkoda gadać. To zawsze, jeśli mu nawet ktoś coś to dał i tak dalej, to potrafił komuś, kto potrzebował, pozostawić jakąś tam sumę. Każdy grosz wtedy się liczył. W każdym razie o tym słyszałem i to było dość takie znane, głośne w tym, w okolicy, te jego gesty, taka jakaś, no, jakaś dobroć serca, jakieś coś, co go wyróżniało wśród wszystkich chyba. Ministerstwo Spraw Zagranicznych to tak mniej żyje sprawami wewnętrznymi, bardziej żyje za granicą, wiadomo, do tego jest powołane. do realizacji raczej polityki zagranicznej, dyplomacji, ale jak najbardziej jest również też takim możliwość śledzenia reakcji nie tylko w kraju, ale i za granicą, co częstośmy się dowiadywali, co się dzieje w kraju przez prasę zagraniczną. Zagranicznych korespondentów, którzy gdy się czytało prasę zagraniczną, to się widziało, co się w Polsce dzieje, więc, bo tego nie można było w tej oficjalnej prasie specjalnie nic nie pisano. To jest jasne w tym okresie. W każdym razie wyczuwano od samego tego momentu wyboru papieża, wyczuwało się wciąż taki jakiś dziwny niepokój wśród establishmentu, że co to będzie, jakie mogą być skutki. A jak jeszcze przyjedzie do Polski i zacznie wygłaszać te swoje śmiałe kazania, no to wiadomo, że może być różnie i ten niepokój na pewno dało się wyczuć, obserwować i nawet czasami usłyszeć bezpośrednio gdzieś tam na korytarzach czy w wypowiedziach jakichś działaczy, którzy tam byli bliżej władzy. To jest jasne. Na pewno z punktu widzenia mojej służby, w której służyłem, to czuło się tę obecność, ten wpływ, no i nawet na mass media, na ludzi zwykłych. To były procesy, jakby można powiedzieć, dzisiaj nieodwracalne. To się stało, to było, to już ruszyło. To ruszyło z miejsca i trudno było, żeby to w jakiś sposób administracyjny, w jakiś sposób można było odwracać. Tym bardziej, że chodziło o wiarę, o religię, to trudno nawet było dyskutować to nawet na łonie gdzieś na forum partyjnym, dlatego że i dużo tych partyjnych nawet chodziło do kościoła i było wierzących i mogliby później w tajnym głosowaniu tego sekretarza nie wybrać, jakby obraził ich mocno uczucia. Także sprawa była jak najbardziej już podniesiona na jakiś taki piedestał ogólnonarodowy, że trudno byłoby kwestionować na przykład na łamach prasy, czy celowość takiej wizyty, czy podważać. Raczej w tych czasach nawet to kierownictwo najwyższe widać było, stawało się dość pragmatyczne, widząc te nastroje społeczne. Nie jeden mógł, nawet no, trudno było mu nawet pomarzyć, żeby na jego przyjazd gdzieś do jakiegoś miasta czy miasteczka przyszły takie tłumy ludzi, kiedy przychodzili tylko tacy, którzy musieli tam. No, w prasie raczej zachodniej i to, którą tam czytałem, miałem niemal służbowy przydział tej prasy, no to jednak była ta, zawsze przewijała się ta jakaś nuta, jakiś motyw tej walki z komunizmem, z tym obozem tak zwanym socjalistycznym i z tym, że wizyty papieskie raczej przyczyniają się do osłabienia tych reżimów. Tam pisano wręcz niemal no, o posłynnym wystąpieniu papieża w Warszawie wtedy, no to się wręcz i pojawieniu się Solidarności, no to się wręcz papieżowi przypisywało, że to on jest tą główną siłą sprawczą tego, co się dzieje wtedy w Polsce. I to nawet jak przyjechał w stanie wojennym, to, że chce również narodowi pomóc, ulżyć losowi i jednocześnie w jakiś sposób podnieść ducha narodu i osłabić w jakiś sposób reżim. Także w tym tonie, w tym duchu te artykuły były przede wszystkim jakoś komentowane, ustawiane, a mniej w tym tonie oczywiście religijnym, takim sprawozdawczym, żeby pokazywać te, ale zawsze pokazywano te wielkie tłumy wiernych, które uczestniczyły w tych mszach, na Błoniach, w Krakowie na przykład, to było pokazywane mocno, czy na Wybrzeżu, czy w samej Warszawie. może mniej w tych mniejszych jakichś tam miejscowościach, ale tam, gdzie papież coś powiedział takiego ekstra, co by się dało skomentować w sensie politycznym, to natychmiast znajdowało odbicie w środkach masowego przekazu. Byłem wtedy w kraju, akurat tutaj, i również chyba żona pierwsza o tym wiedziała, bo jak gdzieś byłem na mieście, no, sprawa była, no, jak chyba wszyscy, ja mówię o tych wszystkich, którzy tak blisko znali papieża, jak ja, no, przeżyli prawdziwy szok. To było coś, co się w głowie nie mieściło, żeby w takich okolicznościach jeszcze, tak w jakimś, na takim właśnie placu św. Piotra, w obecności takich tłumów wiernych, żeby dokonać takiego zamachu, no to już jest nawet z tego punktu widzenia coś niebywałego. Zamach oglądałem na filmach innych, ten słynny w Sarajewie na arcyksięcia austriackiego, taki spektakularny, jakiś tam spiskowy, a tutaj nagle na oczach takich tłumów ogromnych ludzi, takich no, w czasie przejazdu i nagle takie strzały, no i jednocześnie widać było, przynajmniej później, jak już doszedłem do siebie, to widziałem, że ten silny charakter, ta silna wola, że po takich straszliwych ciosach, po takich postrzałach potrafił zachować jedynie jakiś grymas, no, taki tego, tak się godnie zachować, tak spokojnie odjechać do kliniki, tam do szpitala. Nawet takie coś, na takie coś zwróciłem uwagę, znając właśnie charakter, bo człowiek w takiej sytuacji prawdopodobnie działa jakoś spontanicznie, jakoś traci kontrolę nad sobą. A tutaj papież z całą godnością, no i później w samym szpitalu te wszystkie, to już widziałem, że to jest taki prawdziwy Karol Wojtyła z Niegowici. No i jak mówili, że to jest cud, a to sobie go przypominam, cud za wstawiennictwem Matki Boskiej Fatimskiej, to ja sobie go wtedy przypomniałem, jak klęczał przed Matką Boską Niegowicką. Tam jest taki ołtarz, w głównym ołtarzu jest Matka Boska, bardzo czczona, i tam Karol Wojtyła nie jeden raz był taki obrazek, pusty kościół i na kolanach taki zamodlony jeden człowiek, Karol Wojtyła, wtedy, kiedy myśmy gdzieś tam latali, biegali, kiedy inni coś tam załatwiali, budowali kościół, to na jakieś chwile skupienia Karol Wojtyła się oddalał właśnie tam przed ołtarz tej Matki Boskiej Niegowickiej i tam się modlił. Cały swój pontyfikat również poświęcił działalności dyplomatycznej, politycznej, te jego spotkania z przywódcami państw. W inny sposób by chyba nie przyjechał, nie rozmawiałby z Jaruzelskim w stanie wojennym, gdyby nie chodziło o względy również dyplomatyczne. I rozmawiał z różnymi ludźmi na całym świecie, a jednocześnie podejmował się takich akcji, jakichś wysiłków mediacyjnych na rzecz pokoju, bez używania jakichś wielkich słów. Tu są konkrety. Pamiętam jego wysiłki i posyłanie kardynała do Iraku niemal w przeddzień tych wydarzeń, chcąc zapobiec tej wojnie tam na Bliskim Wschodzie. No, zapobiegł w swoim pośrednictwie mediacji wojnie między Chile a Argentyną. To znany taki fakt opisany, ja właśnie go też opisuję, ten fakt, i inne jego podróże, wysiłki, no, podróż na Kubę. To jest wszystko dowód tego, jak zwracał uwagę nie tylko na ten wymiar duchowo-religijny, ale również i polityczno-dyplomatyczny, jak starał się w jakiś wkład wnosić i w pojednanie, i pokój na świecie, zapobieganie konfliktom, jak stał na gruncie prawa międzynarodowego. Stąd się wypowiadał na przykład przeciwko tym wojnom prewencyjnym, między innymi w Iraku. Chciał to w ostatniej chwili zapobiec wojnie prewencyjnej. Wobec tego no to było widać również wtedy w czasie pogrzebu, kiedy przyjechali no, różni i z Bliskiego Wschodu, i przedstawiciele świata muzułmańskiego, i protestanckiego, no ja nie mówię o katolickim, ale i prawosławnego, gdzie cały ten świat się zebrał wtedy, żeby mu oddać hołd. Co zauważyłem w Niegowici, ten dar takiego, ten talent skupienia się niesamowitego i wsłuchiwania się w to, co mówi rozmówca do końca, wytrzymywania nerwowo, nawet gdyby było coś bardzo nieprzyjemnego, bardzo takiego, z czym się głęboko nie zgadza, wysłuchiwania z całą uwagą, z taką atencją specjalną, niekiedy nawet taką akcentowaną, po to, żeby później móc się spokojnie odnieść do tego, co rozmówca powiedział. Więc to jest taka jedna z cech bardzo cenionych w dyplomacji, to jest ta cierpliwość, umiejętność słuchania, no i oczywiście odpowiedzi bardzo precyzyjne, skondensowane, precyzyjne, takie jakie sobie chciał, to co chciał powiedzieć, żeby to precyzyjnie właśnie przekazać rozmówcy.